Witam serdecznie. Detektyw Prawdy TV. Kolejny punkt wprowadzania: Kowi komu? komu komu? Bo idę mu do domu. Nizmu. Kowi komu? Słuchajcie, to jest w zasadzie ciekawe, że system ucisku ograbiający ludzi z ich pracy, z ich własności. Zwany komunizmem, nawiązuje tak naprawdę do, swoją nazwą nawiązuje do sakramentu komunii. Prawda? Popatrzcie na kraje katolickie. Kraje katolickie to są kraje, gdzie jest największa bieda. To katolicy emigrują do krajów takich quasi. Protestanckich, gdyż e, dokładnie takiego kraju nigdzie nie ma na świecie protestanckiego. Natomiast im więcej jest ewangelików w danym kraju, tym, tym e, to wszystko inaczej wygląda. I im większy mają wpływ też na, na, na władzę, tym lepiej się żyje mm, danemu regionowi, ludziom w danym regionie, prawda? Tak to wygląda. Watykan oczywiście mocno wspiera kowidyzm i inny element zniewolenia, jakim jest podatek CO2, czyli taka troska o klimat, kiedy tak naprawdę tony plastików produkują korporacje i nikt tego z Watykanu nie widzi. Ale co jest kolejną fazą kowi komu, komu, nizmu, komu, komu, bo idą do domu. Yy. Ko, ko, komunii nieświętej, nieświętej, co jest kolejną fazą komunii nieświętej? No jest to ograniczenie dostaw. Ja na swoim blogu wypunktowałem o co w tym chodzi i co się dzieje na świecie. I po prostu Wam po kolei omówił. Ktoś jak chce sobie poczytać. No, myślę, że niewiele więcej jest na blogu niż, niż ja Wam powiem, bo pewne rzeczy chcę ominąć. No więc tak, po pierwsze mówię to co pamiętam. Wy możecie jeszcze coś dodać, co działo się rok temu, co ma miejsce w ostatnich miesiącach, ale. Mnie generalnie, kiedy ten, ten, ta cała farsa, ta planowana demonia rozpoczęła się, prawda? Mnie utknęło w głowie to, że kielecka wizytówka, no według władz, tak? kielecka wizytówka, jaką jest dworzec PKS, który był w budowie, był taki no, mocno odrestaurowany ten dworzec jest o kształcie UFO, nawet tak potocznie się mówi na niego miał opóźnioną, opóźnione zakończenie budowy a to z tego względu że miały przypłynąć do niego telebimy z Chin wyświetlające godziny odjazdów przyjazdów prawda i różne tam jeszcze inne części materiały nie pamiętam dokładnie jakie pamiętam o tych telebimach no i właśnie i to opóźniło zakończenie budowy prawda Innym przykładem była blokada kanału Słeskiego. To był taki przypadek, prawda? Pod koniec marca wielu przedsiębiorców, tak tutaj napisałem, wstrzymało oddech. I y, to było kolejne jakby takie opóźnienie, prawda? Tu nie chodzi, tu nie chodzi, słuchajcie, o y, konkretny y, przypadek, bo tu nie bo tu, tutaj najważniejsze jest to, że łapią się różnych metod. Różnych metod. No i teraz tak. Świeży news, zagadujecie mnie, bo wiadomo, no, blog jest jakoś tam poczytny, i mam czytelników i słuchaczy z różnych krajów na świecie. Z Anglii mam sporo. No, i zostałem poinformowany, właściwie nawet nie poinformowany, tylko zapytany, co ja o tym sądzę, prawda? Dlaczego tak się dzieje? Jedna z sióstr mi powiedziała, że ona problemu większego nie miała. Być może to też zależało od regionu. Był niedobór paliwa, znaczy i są niedobory paliwa w UK, i podobno dzieje się tak ze względu na brak kierowców. Tylko pytanie kto do tego doprowadza. No i tutaj zobaczcie, takie są sceny dosyć no tam napisałem, że przypominają mi PRL, prawda, kiedy ludzie spekulowali i robili zapasy. I także tak to wygląda. Umieściłem informację z portalu UK News. Nie z portalu mainstreamowego, ale z portalu chyba tak myślę niezależnego. Nie znam go, ale tak mi się udaje. No i y, coraz więcej newsów jest, y, jeżeli chodzi o niedobory żywności w sklepach. Nie są to jakieś straszne, uciążliwe niedobory, ale y, część towarów dostarczana jest w około 30 do 50% y, w porównaniu z, z tym, co, co miało miejsce przez ostatnie lata, prawda. Czyli na przykład, no nie wiem, jak jakieś tam mięso występowało w ilości 100%, no to teraz jest tam powiedzmy 50% i tak dalej, i tak dalej. Nie szperałem dokładnie. Jakie są to towary, ale podobno podobno z różnych z różnych kategorii. No i tak, i Tutaj też wspomniałem na podstawie przeczytanych informacji ze Stanów Zjednoczonych, że problem jest z aptekami, ale tutaj jest troszeczkę inaczej. No, pomijając fakt, że jest podobnie jak z żywnością, z lekami, to jest niedobór pracowników w aptekach. I dlaczego? No, podobno dlatego, że wzrosły ceny mieszkań. I Pracownikom, potencjalnym pracownikom farmacji, aptek, niezbyt bardzo się to opłaca. Także jest to kolejny punkt. No i co jeszcze chciałem tutaj Wam powiedzieć, to to, że jest to właśnie taki totalny blitzkrieg, czyli zmasowany atak na różnych płaszczyznach, ale głównie to wszystko jest wycelowane. Jest, jest to wycelowane. W małych przedsiębiorców. Oczywiście to się odbije czkawką na wszystkich, tak naprawdę. I po raz kolejny mogę powiedzieć, że jest to słynna, sprawdzona zasada gotującej się urzaby. Gdyby oni nagle teraz ym, tak, 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 y, hurtem w całym kraju to wszystko zaprowadzili tak, jak to zrobili na przykład y, z maskowaniem czy dystansem, że. Na całym świecie musiało, musiały być te same nakazy, wymagania, to byłoby więcej protestów. A i tak jest masa protestów, o których się w ogóle prawie nie mówi. Ale jeżeli, a jeżeli już mówi, to się nazywa tych ludzi bandytami. No cóż, no, yy, zło nazywane dobrem, dobro złem, tak to jest w tym, w tym świecie systemu biblijnej bestii. Yy, ludzie odchodzą do, od Boga, więc muszą, muszą. Yy, no, tak jak jest to w restauracji, zapłacić rachunek w pewnym momencie. Pojedli, popili, no to płacimy. Taki jest los bez Boga. No i chciałem Wam powiedzieć, właśnie, że jak sobie to wszystko tak poukładałem w głowie, bo nurtowało mi to bardzo z, tym, z tą Anglią i nie mogłem połączyć kropek. Ale w pewnym momencie sobie przypomniałem, jak to było przecież. Yy, przy, tych, przy tym przy tym takim, nie wiem to co, co to był za list, czy, czy. No jakiś tam przeciek był od jakiegoś polityka rzekomo z Kanady, prawda? I ja to opisałem rok temu. Opisałem to rok temu. Zobaczcie. Fazykowi I to i to był tekst no, prawie sprzed roku, 20 października tam było krok po kroku to co ma być czyli hmm, kolejna, yy, f, kolejna jakby mutacja zobaczcie przewidywana mutacja COVID-19 lub koinfekcja wtórnym tym określanym jako COVID-21 Prowadząca do trzeciej fali. A teraz mówi się, mówi się już o czwartej fali, prawda? Jest tutaj mowa o tym, że to będzie przewidywany termin do lutego 2021. Faktycznie, wraz z rozpoczęciem dźgania, ja pisałem o tym, złapałem tą, tą korelację, prawda? Złapałem ją, czyli wtedy, kiedy w UK, bo UK chyba był w Europie. Pierwszym krajem, który, który zaczął dźgać, nagle pojawiła się nowa wersja, nowy wariat, wariant, tak. Także tutaj to się sprawdziło co do JOTY, i co dalej? Nałożone zostaną pełne ograniczenia w podróżowaniu. Tutaj akurat Napisali, że między miastami, ja nie wiem jak jest na przykład w Australii czy w Kanadzie, tam prawdopodobnie może tak być, nie mam takich danych, ale ograniczenia w podróżowaniu były, ponieważ ci, którzy nie byli zaćgani, nie mogli sobie podróżować. Więc były ograniczenia. Jeżeli chodzi o dochód podstawowy, nie ma, ale wszystko to w tym kierunku zmierza, i tutaj jest właśnie taka, takie odchylenie od tego. Zobaczcie, projektowanie, projektowane awarie łańcucha dostaw, niedobory zapasów, duża niestabilność gospodarcza, przewidywany koniec drugiego kwartału, czyli no czerwiec, ale teraz mamy co wrzesień i jest poślizg. Albo coś im nie wyszło, albo mają jakieś inne plany. Pewnie to był jakiś szkic. Oni są przygotowani na tip-top. To ludzie nie są przygotowani, to my nie jesteśmy przygotowani. Znaczy, my to jeszcze jako tako, czyli po japońsku, tak, jako tako. Ale ci ludzie, którzy są COVID-19, to już w ogóle to po, po prostu, no dobrze, nie będę się tam pastwił. Ja tym ludziom błogosławię, modlę się o niektórych. No ale szkoda, szkoda, że jest garstka myślących, bo byłoby lepiej, gdyby było więcej myślących. No, i właśnie. No, i właśnie. Projektowane awarie łańcucha dostaw. I na razie to wszystko ma charakter y, lokalny, y, przynajmniej w Stanach. Nie jest to na całym świecie. Nie jest to standard taki, jak, jak te wytyczne dotyczące unikania zagrożenia y, zakażeniem. Tak. No, także jest to taki trend. Y, I tak jak wam przedstawiłem to w Stanach Zjednoczonych, to tam najbardziej, najgorzej jest, z tego co wyczytałem, w Stanach, w Stanach, które są zarządzane przez demokratów. Oni chcą uzależnić ludzi od wielkich firm. Małe nie będą miały racji bytu. Nie będą, nie dadzą rady. Jeżeli przerwie się łańcuch, łańcuch dostaw, to y, małe firmy będą padać, dużo sobie pozwolą, zrobią sobie zapasy i będą racjonować, prawda? Y, towar, artykuły spożywcze i inne rzeczy niezbędne do funkcjonowania w tym, w tym społeczeństwie. To jest kontrolowane wprowadzanie komu? Komu, bo idę do domu? Nizmu. Jednak wbrew Stronom antyfejkowym lecą zgodnie z planem. Ja tutaj pokazywałem wam na, na, na blogu po prostu. O. Bo to jest to źródło, tak? Yy, kanadyjski polityk ujawnia Plankowi 21. To było rok, rok temu. Jest to na stronie antyfake. I co? I co teraz powiedzą. Nie wiem, czy cokolwiek powiedzą, ponieważ yy, nie wiem, czy akurat ten portal, który jest sponsorowany przez Sorosza, który jest pionkiem, pionkiem Rothschildów. Red Red ch Child, czerwone dziecko, czy czerwień od dziecka, wiecie o co chodzi. Pewnych rzeczy nie można mówić, pewno trzeba zakamuflować. Czerwona tarcza niby, tak? Okej, okay. no i tak, teraz pytanie. Co jest kolejnym punktem? Co jest kolejnym punktem? Co jest kolejnym punktem Hazarii, masonerii, jezuitów, Illuminati, Batykanu i jak ich zwał, tak zwał. Już wam pokazuję. Zobaczyłem to dzisiaj, jak sobie przypomniałem o tym, o, tym, o, tym, o tych fazach, prawda? To tuż za Awariami łańcucha dostaw jest rozmieszczenie personelu wojskowego w obszarach miast, a także na wszystkich głównych drogach w celu ustanowienia punktów kontrolnych dla podróży. Ograniczenie ruchu i tak dalej. Przewidywany termin do końca trzeciego kwartału. No co są, mamy 9. Na razie to nie ma miejsca. Na razie to nie ma miejsca. Tak samo jak był poślizg z tym niedoborem żywności i artykułów, prawda? Ponieważ zrobili to kilka miesięcy później, a więc i ten punkt mogą zrealizować kilka miesięcy później. Ale tak jak napisałem na blogu, owe punkty nie są dokładne co do kwartału. I jeśli to jest prawda. A wszystko wygląda na to, że tak, ponieważ poprzednie punkty yy, miały miejsce, to będą rozlokowane wojska. I teraz słuchajcie, taka ciekawosteczka. Taka ciekawosteczka, już wam pokazuję. Momencik, tylko sobie tutaj zakładkę zmienię. Proszę bardzo. Yy, Niusik z wczoraj. Dla każdego coś miłego. Tadam. Rodzinny piknik sportowy w Chęcinach koło Kielc, tam, gdzie urzędowała królowa bona. Kto, kto zwiedzał się to wszystkie, zna ten zamek. Fajne ruiny. Szkoda, że ruiny. W Niemczech większość zamków nie jest w ruinach, no ale poświęcono nas. No i tak popatrzcie sobie, jakie to miłe, jak chłopczyk dotyka broni, jakiś tam udaje pracownik WOTU. Bo to WOT organizował. I w całym kraju wojska obrony terytorialnej miały miejsce pikniki rodzinno, sportowe, właśnie WOT z mieszkańcami. I jak myślicie, w jakim celu? Dlaczego? Wystarczy spojrzeć na, na, na ten tytuł, on jest pozytywny, prawda? Dla każdego coś miłego. Ja na przykład, jak opowiadam o czymś, to mogę być na przykład niemiły, bo mówię o rzeczach takich, no, które nie napawają optymizmem. I nie mogę powiedzieć, że to jest miłe, tak? Ale pytanie, czy my chcemy prawdy, czy nieprawdy. A więc to jest takie miłe, dla każdego coś miłego. Tutaj chłopczyk musiał pewnie bardzo fajnie się czuć, naoglądał się filmów wojennych, może nawet czterech pancernych, tak jak my i dodatkowo tutaj dziennikarz, czy raczej może pisarz systemowy, a nie dziennikarz, bo dziennikarzem to są tacy po prostu youtuberzy, blogerzy jak ja, dziennikarstwa nie ma, nie ma, nie ma rzetelności. Natomiast jeszcze kolejny tutaj taki akcent pozytywny, niepiratywny, Relaks celowniczego i zaprawa poranna. Relaks. Piknik rodzinno-sportowy. Rodzinny? No też się bardzo ładnie kojarzy. Ludzie są powinni być rodzinni, są rodzinni. No więc y, ja uważam, że jest to wszystko w celu ocieplenia wizerunku Wojsk Obrony Terytorialnej przed tym, co może nadejść. Y, ocieplenie wizerunku ludzi, którzy no, Będą nas chyba legitymować, tak? Jeżeli dojdzie do realizacji tego punktu, a prawdopodobnie dojdzie. Taki syndromik sztokholmski, Stork, który jest zawsze aktualny. Lepiej polubić ludzi ograniczających wolność, niż widzieć w nich wroga, ponieważ oni mają tutaj rodziny. Yy, oni nie mogliby się znaleźć w społeczeństwie. Ja, ja na przykład powiem Wam, że w Kielcach. Swego czasu Straż Miejska była bardzo znienawidzona, doszło do różnych protestów, aż zwolniono komendanta. Praca tej, tej, tej straży się troszeczkę zmieniła. Musieli, musieli zmienić, no prawie wszystko zostało wywrócone do, do góry nogami. A tutaj, no, ludzie mają ich polubić. Mają polubić tych, którzy... Ja się w ogóle... Dziwię, to znaczy dziwię. Właściwie nie powinienem się dziwić, no bo cóż, to wymagać od tych ludzi. Chciałem powiedzieć, że dziwię się tym młodym ludziom, którzy wstępują tam do tego wotu po kiego grzyba, że prestiż, że ja rozmawiałem już z kilkoma maniakami tego wotu. Tego to no nie wiem, no po prostu to jest, są jakby tresowani. To są wytresowani ludzie. Pracują dla systemu bestii. No taka jest prawda. Pracują dla systemu bestii. Mam nadzieję, że jeżeli są wśród nich wierzący biblijnie, będą postępować właściwie, kiedy system nakaże im legitymować nas i będą postępowali właściwie, czyli będą ludźmi bo trzeba być człowiekiem. Tak samo jak policja. Raz się natrafi na służbistę, innym razem się natrafi na, na, na człowieka, który ma serce, prawda? Nawet jeżeli jest tam no, takim praktykującym, jak to się mówi, wierzącym, niepraktykującym katolikiem, tak? No i kto wie, może te 360 tysięcy. W przyszłym roku powołań do, do, do wojska będzie podczas ogólnopolskiego stanu wyjątkowego, prawda? To nie są żarty, to nie jest jakiś na postrach. To jest informacja z portalu bankier.pl 300 tysięcy powołanych do wojska w przyszłym roku. Oni tutaj to wyliczyli. To rozporządzenie wchodzi 1 stycznia 2020 roku. 2022 roku, Ojej. Także nie wiadomo do czego to będzie. Czy do pilnowania ludzi, czy do testowania ich masowego. Czy też może do dźgania masowego, bo jeżeli ktoś pójdzie do wojska, to będzie musiał być gany, czyli taki warunek, takie postawienie w kleszczach, bo z jednej strony musisz iść do woja, a z drugiej musisz być zaćgany. Także podsumowując, podsumowując, chcą zniszczyć firmy, małe firmy. Chcą, y, ludziom, chcą ludziom y, po prostu utrudnić życie i uzależnić od korporacji. Jeszcze jakiś dowód? Też kilka dni temu wpadłem na taki news. Proszę bardzo. Y, to są stare informacje, znaczy stare, no sprzed kilku miesięcy, ale ja nie mogę znaleźć tego newsa teraz, sprzed kilku dni. Natomiast jest taki trend. Korporacje masowo wykupują mieszkania, mieszkania zamiast tanieć, ponieważ dużo się buduje, to one drożeją, popatrzcie, 1 marca inwestorzy wykupują całe bloki, kolejny news, to jest ze stycznia tego roku, wykupują set, setkami dziury w ziemi, po prostu zanim budowa rusza, to oni już to kupują, fundusze wykupują, o jest, to chyba to było, 7 dni temu, tak. To jednak odnalazłem tego newsa. Fundusze wykupują od deweloperów całe osiedla. Dobrze, wejdźmy sobie tutaj. Zagraniczne fundusze kupują gdzieś hurtowo mieszkania w Polsce, aby je potem wynajmować. W najbliższych latach takich transakcji może być więcej. Czyli jeżeli będą mieli monopol, wykupią większość mieszkań, korporacje które ludzie wspierają i wspierali no to zobaczycie jak będzie fajnie no ale tak to jest, jeżeli człowiek się nie interesuje tym co jest Boże, co nie jest Boże no tak to jest, no musi tak się stać ponieważ ludzie odeszli bardzo daleko od Boga wspierają system bestii, budują go, wspierają biblijną nierządnicę czyli Watykan większość kanałów antysystemowych, ja jestem generalnie Kimś malutkim, przy takim na przykład jak w realu czy wideoprezentacje, ale oba kanały są prokatolickie. A katolicyzm właśnie ten system buduje. Według Biblii jest nierządnicą, nierządnicą która ma swoje córki, a tymi córkami są m.in. religie protestanckie. No, i tak to wygląda. Można sobie, jak to się mówi przysłowiowo, bić pianę, denerwować się, ale jednak większość tkwi w katolicyzmie, który, który powoli zabija. No więc albo się uświęcamy, oddzielamy od tego, co złe, albo improwizujemy. Jak będzie, zobaczymy. Ja Was tylko poinformowałem o moich przemyśleniach. O tych planach, które, które są yy, zawarte w fazach, kowi yy, komu, komu, bo idę do domu, nizmu, i yy, zostawiam Was z tym wszystkim, aczkolwiek życzę Wam wszystkiego dobrego. Yy, życzę Wam czytania Słowa Bożego, o. bo to jest prawdziwy pokarm. To jest prawdziwy pokarm, to jest prawdziwa manna z nieba. Dzięki temu mamy nadzieję. Mamy nadzieję, że z tego, z tego jak to jest w nazwie pewnego, pewnej strony, Prison Planet, wyjdziemy uratowani przez Jezusa Chrystusa. I tego Wam życzę. Także jeszcze raz, wszystkiego dobrego. Trzymajcie się z Bogiem.